Republik o przebiegu wyborów. Jaki przebieg wyborów, proszę Państwa? W Radiu Conchita. Tak, to w rzeczywistości to odpowiada. Ja myślę, że oczekiwaniom wielu. A dzisiaj mamy już trzeci, jutro czwarty. Wczorajszy problem, który ja przeprowadziłem przed komisjami wyborczymi, no wiele osób po prostu akcentowało swoją uwagę no na tym, że właśnie tak stabilność, pokój... Także, że dzisiaj źle dzieje się za to, no, mówią. Zyskuje ich poparcie. Proszę no tutaj tak. Takiego wyboru zbyt wielkiego nie ma. Tak naprawdę, bo te wybory, no one w małym stopniu przypominały takie zwykłe wybory, jeżeli chodzi o pewną konkurencję polityczną, czy też, a przede wszystkim konkurencję jakichkolwiek programów wyborczych. Tych programów tak naprawdę tutaj nie było. Znaczy, to są tylko hasła, które są podawane, czyli właśnie pokój, stabilność, no czy też takie bardziej bojowe też, że obroniliśmy swoją niezależność, teraz odbudujemy Donbas, na przykład też takie popularne hasło. No też jest pytanie, ono jest praktycznie jakby nie ma odpowiedzi na nie, to znaczy jaka była taka struktura społeczna wśród tych osób głosujących, to znaczy ja widziałem, ja byłem w komitecie przede wszystkim w tej pierwszej połowie dnia i tutaj z reguły na Ukrainie, pewnie w innych krajach podobnie, głosują ludzie starsi i rzeczywiście ta frekwencja była bardzo wysoka, to znaczy tych ludzi starszych emerytów tutaj przychodziło bardzo dużo. Pytanie jest, ile osób młodych na przykład, ile osób w ogóle nie poszło na wybory. Tutaj nawet niektórzy zarzucają, że to właśnie ci emeryci jakby od samego początku, oni są w pewnym stopniu sprawcami tego separatyzmu. Znaczy oni właśnie wspierali, oni chodzili na mityngi, oni brali udział w referendum w maju i teraz oni właśnie poszli na wybory. Ale z drugiej strony, czy można jakoś, czy w ogóle można powiedzieć coś na temat statystyk, na temat tego, kto poszedł do głosowania, kto nie poszedł, czy w ogóle ktoś takie statystyki próbuje przedstawiać? Mamy tylko tak naprawdę oficjalną statystykę, która jest podana przez Centralne Wyborcze Komisje z tych dwóch republikach. Tam jest po prostu podana frekwencja, czyli mniej więcej tam ponad milion osób, każdy z tych republik oficjalnie oddało swój głos. No tak, a trudno to porównać, znaczy tak naprawdę my nawet nie wiemy dokładnie, ile w takim Doniecku zostało osób, to znaczy ile tutaj powstało. Ile w samym, na tych ziemiach właśnie obwodu Donieckiego, które znajdują się pod kontrolą władz separatystycznych, ile osób teraz przebywa. No jest to wszystko bardzo, bardzo trudne do policzenia. No ja mogę tylko powiedzieć, że spotkałem również osoby, niespecjalnie jakby szukałem, które no, mówiły to, że nie pójdą głosować. To nie są ich wybory. Więc no, czyli to też jakby świadczy, że cały czas tutaj na tych terytoriach przebywają również osoby, które nie zgadzają się z tą władzą. Z różnych przyczyn one wciąż tutaj przebywają. Może też trochę takim znakiem jest, oczywiście to trudno mówić jakąś reprezentatywności, ale to, że wczorajsze takie święto, w którym miał być koncert na głównym placu Doniecka, on miał trwać od godziny 16 do 23, został skrócony trochę, że w zasadzie po godzinie 10 się skończył, dlatego że praktycznie nie było ludzi. To może to tutaj na odpowiedź, to znaczy, że jednak właśnie tutaj być może przeważają te osoby starsze i to nie jest ich jakby, i oczywiście ten koncert późno w nocy, no już nie był dla nich. Możliwe, że to zadziałała taka sytuacja, że tutaj od godziny 23 w normalnych dniach jest godzina policyjna. Ta godzina została przesunięta wczoraj i nawet transport miejski działał dłużej, chociażby do godziny 23, a ludzie po prostu może o tym nie wiedzieli. No, tym niemniej dosyć to było znakowe, bo naprawdę pod sceną wczoraj wieczorem było może z 80 osób. A jeżeli byśmy mieli wrócić tak na koniec jeszcze do tych kwestii, powiedziałbym społecznych, szeroko rozumianych, ale zwłaszcza jeśli chodzi o ten dostęp do podstawowych dóbr, to czy Donieck pozostaje miastem zniszczonym, tak jak wielu z nas się wydaje, że został zniszczony? Tak przynajmniej wynikało z wielu opisów. Na ile ta skala zniszczeń jest widoczna? Jak, i czy w ogóle coś się dzieje z tymi zniszczeniami? To jest miasto, które ono jest bardzo różne. Znaczy centrum w zasadzie tutaj zniszczeń żadnych nie ma. Ja dzisiaj widziałem jedno podwórze, na którym widać jeszcze ślady po takich... Jeden dzień po prostu w sierpniu padły pociski w centrum miasta, czy sierpnia, września, już nie pamiętam. Ale to był pojedynczy praktycznie przykład. To znaczy w centrum miasta jakby nie ucierpiało. Natomiast rzeczywiście są tutaj dzielnice, które
no, są po prostu zniszczone, są zrujnowane, że tutaj chodzi przede wszystkim o rejon wokół lotniska. Jeszcze tam są miejsca, gdzie na przykład w jednym bloku 10-piętrowym może mieszkać jedna rodzina, jeżeli ktoś tam jeszcze został. Czyli że proszę nie mylić Ukrainy z one są widoczne. Z Białymstokiem gdzieś tam, to widzicie Państwo, to nie ten kierunek w ogóle. No bo widzicie Państwo, tutaj są te dziady papieskie i one ciągle albo się podszywają tak pod mormonów, albo pod prawosławnych, albo pod ewangelików, albo pod Świadków Jehowy. A przecież Świadkowie Jehowy nawet są. W tym samym Doniecku, tak. Jeżeli się przyjęli do centrum, jeżeli dziennikarze poruszali się tylko po centrum, to nie mogą nic nie zobaczyć. Białystok. Jeżeli się pojedzie, przyjeżdżają. 15 minut od centrum, 20, to przyjeżdżają do Polski, a do Warszawy z Białego Stoku. Co się dzieje w ogóle z tymi zniszczeniami? To aż znaczy, to się próbuje odbudowywać. Sobie wyobraź. Ta nowa władza bierze odpowiedzialność za to, w jakich warunkach obywatelom przyjdzie żyć. Na razie tam, jeśli cokolwiek się robi, to są to prace czysto remontowe, polegające na odnowieniu przez ostatnio prądu czy wody, jeżeli takiego rodzaju były uszkodzenia. Natomiast dziady w Polsce nie wiedzą czynną budowę Mickiewiczowskie, Wysokościowca, centrum Doniecka, że tu jest spokój, dźwigi, po prostu że w dobrych warunkach, robotników, jeszcze im źle, że bracy. To wiecie Państwo, wciąż coś chcą więcej. Nie docenić, nie podziękują. Dziękuję bardzo, Piotr Rusieczko, korespondent. Też to, jak ktoś je, to się poczęstuje tu z Jankiem Witkiem, a on nie umie podziękować nawet. On myśli, że jemu się tu należy, no, od Pana Boga. Dużo się należy, ale trzeba zawsze dziękować i zawsze trzeba widzieć, jakie jest imię Jahwe, Boże, a nie jakże bracy. Mieli się zachować. Kobietą, silną kobietą. Nasza Piotrowska jest silną kobietą. Da radę. Dla Państwa pewnie niespodzianka, dla mnie nie. Bo mam wyjątkowego fachowca, ale też kobietę. Maria Basia. Sama forma była lekko, powiedziałabym, infantylna. Wie Pan, ja jestem kobietą. Ja sobie wyobrażam, co ja bym zrobiła. Badam do domu, zamykam drzwi i opiekuję się własną dziecką. Co w takiej sytuacji zrobiłby mężczyzna? Kobietą, a kobietą. Teraz wiecie Państwo, gender wchodzi. To teraz już nie ma różnicy, czy ty jesteś mężczyzną, czy ty jesteś kobietą. I bardzo dobrze, bo katolicy, ci, którzy w karty wróżą, są też przesądni. No, i co z tego, że tam ono tych przepowiada, jak cyganka Janek, że tutaj Bernadeta przychodzi jako ten król, proszę Państwa, Saul, który przez Jahwe wykluczony, odrzucony przez Jehowę Boga, no bo nie był król Saul Jahwe Bogu posłuszny, no to że poszedł nawet do wróżki, a przecież u Izraelitów nie wierzono w żadne duchy, w żadne dusze. Święci Boży nie wierzyli w żadne duchy i dzisiaj też święci Boży nie wierzą w żadne duchy. No i ten król Saul poszedł do wiedźmy. No i tą wiedźmą okazał się Janek Witt. No co ta Bernadeta i przychodzi nawet tu w nocy, proszę Państwa, doradzać się. Zaprasza na krem. Niezwykły krem Landzin i Nons Dermica Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 13.20, Filip Kakuszy, zapraszam. Karę więzienia w zawieszeniu po wypadku autokaru z licealistami koło Jerzewa. Ponad 9 lat temu kierowca autokaru podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z ciężarową lawetą. Pojazd stanął w płomieniach, zginęło 13 osób, w tym kierowca obu pojazdów. Wyroki usłyszeli właściciele agencji turystycznej, z której wynajmowany był autokar. Odpowiadają za nieprawidłowości związane z działalnością firmy. Za to sąd orzekł kary 2 lat oraz roku i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega banki i inne instytucje finansowe przed atakami hakerów. Analitycy twierdzą, że takie ataki mogą nasilić się w najbliższym czasie. W zeszłym tygodniu Financial Times ostrzegał, że cyberszpiegostwo wspiera rosyjski rząd. Na liście celów domniemanych ataków rosyjskich hakerów wymieniono m.in. rządy polski, węgierski, gruziński, a także chociażby NATO, Komisję Europejską czy OBWE. Słuchasz informacji TOK FM.
Albo zainwestujemy w klimat teraz, albo czekają nas nieodwracalne skutki, ostrzega już po raz kolejny Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z ostatnich raportów wynika, że do końca wieku trzeba całkowicie zlikwidować emisję gazów cieplarnianych, co pozwoli powstrzymać zmiany klimatyczne. Eksperci stwierdzili także, że światowe systemy energetyczne w jak największym stopniu powinny się opierać na odnawialnym źródłach energii. Ale przywódcy na temat to będą dyskutować w przyszłym roku podczas szczytu w Paryżu. Ma tamten sąd białostocki Ameryce Białystok to już w zimowy sen, informują lokalni leśnicy ze swoich kryjówek. Widzi różnicę, proszę państwa, widzi różnicę. Temu pierwszemu 2 lata więzienia, a tym w zawieszeniu. Także najczęściej rzeczywiście jedna osoba jest winna wypadkowi, no i tam Anglo-Ameryka Białystok bez deszczu jest bardzo zmiany słońca i chmury. Im dalej na południe, to mądra Anglo-Ameryka Białystok jest bardzo logiczna. Widzi różnicę, co komu, a co nikomu. Także proszę państwa, pozdrawiamy. 13.22. Tutaj w radiu. Tok FM Eurokoncita Ekstra. Będziemy mówić oczywiście o wynikach wyborów w separatystycznej Republice Donieckiej. Radio Concita. Radio Tok FM Eurokoncita Ekstra. Republice Ludowej. Powiemy więcej o zwycięzcach tych wyborów. No i przede wszystkim powiemy o tym, co te wybory oznaczają dla Ukrainy, dla Rosji, ale też dla Europy. Także są, proszę państwa, przestrogi tutaj dla wszystkich tych żebrzących w Warszawie, dookoła centralnego, bo tam widzicie państwo, jest najjaśniej i tam najbardziej to widać, jak stoją ci bezdomni od zup, proszę państwa, którzy też udają, że się modlą, wcale się nie modlą teraz. Bardzo dużo jest niewierzących ludzi, mało kto, proszę państwa, w tego Boga wierzy. Mało kto wierzy, dlatego że dużo tych żebraków jest. Dużo jest tych żebraków. Łukasz oczywiście mi w tym pomaga, ja jestem z tyłu, trzymam za widełki i jakby co... Dużo tych żebraków jest w Warszawie. I oni żebrzą autorytarnie, proszę państwa, że im się należy, bo tak było w komunizmie, wiecie państwo, tak było w komunizmie. I więc oni wyżej srają, niż dupę mają. Już troszeczkę od dawna po mnie chodzi, samodzielnie. Od 96 roku kolejna szansa, kolejna jakaś nadzieja. Po prostu, czasami fajnie jest stanąć i je przejść. Oni wyżej srają, niż dupę mają. Tutaj ci żebracy, no go wyłączamy już, proszę państwa. Co nieco. Ale widzę, że jeszcze nam tu się wrzuca, się kłania Daily Motion. Taki kostrobaty program, że skacze mi po ekranie, proszę państwa. El Mercedes, oglądaj. Przy mikrofonie ze mną w studiu Bogumiła Berdychowska. Skacze mi po ekranie, proszę państwa. I już. Może Berdychowska nam coś powie. Czyli proszę państwa, Radio Tok FM Eurokoncita Ekstra. My jesteśmy najlepsi. Z tym się, że tak przekręcę. Wybrano lekarz. Radio obrotowe. Pytanie, co to oznacza? I dzisiaj mówią, że dzień się źle zaczął. Znaczy w sensie formalno... Berdychowska nam powie może, dlaczego dzisiaj się ten dzień trzeci, a jutro będzie czwarty, źle się zaczął. Dlaczego? Mówili o tym dzisiaj, bądź wczoraj, tak. Minister Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec i Sekretarz Generalny ONZ i tak dalej, i tak dalej. Ta lista polityków, którzy zadeklarowali, że nie ma szans na wygranie tych wyborów, jest bardzo ważna. To jest w sensie formalna prawda, tak? Pytanie brzmi,
jakby co z tego wynika dla miejscowej sytuacji? Po pierwsze, jak pewni słuchacze TOK FM doskonale wiedzą, to były przedziwne wybory, dlatego że pomimo, że wybierano kogoś w rodzaju prezydenta republiki i parlament tych republik, właściwie nie są znane pełne listy tychże kandydatów, jeżeli chodzi o wybory do tak zwanych organów przedstawicielskich Duńskiej Republiki Ludowej, to i Radio Polczyka i Powietrze Saskie, proszę, bąkać. Wyborów, czyli pana Zacharczenkę i partia jego konkurenta, wystawiły na listę po 3 nazwiska. W związku z tym właściwie nie wiadomo, kto się kryje za tymi wyborami. Ja rozumiem, że w gruncie rzeczy to jest sytuacja taka, iż w tej chwili Rosja i jej zwolennicy w części obwodów donieckiego i ługańskiego szykują się po prostu do scenariusza pod tytułem Moskwa. Tak? Czyli będą istnieć czarne dziury, tym razem na granicy rosyjsko-ukraińskiej, nieuznawane przez cały świat, uznawane i wspomagane w jakiś sposób przez Federację Rosyjską, będące źródłem problemów i patologii dla sąsiedniego kraju, czyli dla Ukrainy. I oczywiście poręcznym instrumentem ewentualnego szantażu możnego finansowego systemu w stosunku do państwa ukraińskiego, dlatego że w momencie, kiedy ma się taką czarną dziurę, to zawsze z tej czarnej dziury, oprócz takich patologii typu kryminalnego, może pójść po prostu rydenka, może pójść militarnie na inne części Ukrainy. Ja rozumiem, że tam musiały być liczne rosyjskie biznesy, że to się w ten sposób zakończyło, można by tak powiedzieć, cały ten wielomiesięczny konflikt ukraińsko-rosyjski. To się jeszcze nie zakończyło. Nie zakończyło. Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo na opinię. Ja uważam, że niestety to się nie zakończyło i długo się nie zakończy. Jest tylko pytanie, prawda, czy ten stan czarnej dziury będzie utrzymywany przez Federację Rosyjską jako stan że tak powiem, stałego, że tak powiem, ropienia i chaosu, czy też w pewnym momencie Federacja Rosyjska postanowi coś jeszcze zrobić. Być może te wybory oznaczają, że przynajmniej tę zimę, prawda, Rosjanie postanowili przetrwać właśnie z takim Naddniestrzem, tylko w innej części świata, czy w innej części granicy ukraińskiej. Być może. I to wszystko jest na być może, dlatego że właściwie codziennie, czy co drugi dzień mamy wcześniej informacje dotyczące tego, prawda, ile jednostek rosyjskich jest na granicy, jakie jednostki kiedy zostały odwołane do koszar, które się pojawiły. No przecież, nie wiem, niecały miesiąc temu bodajże, prawda, przetoczyły się przez media takie informacje, że prezydent Putin wydał rozkaz powrotu jednostek rosyjskich do koszar. W ostatnich dniach o nawet do 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy na granicy. Pomijamy jakby drobny fakt, chociaż jakby to brzmi przewrotnie, że pomoc, szczególnie militarna, przecież jest non-stop dostarczana do tych regionów. Czasami dowiadujemy się o tej pomocy ze spektakularnych wydarzeń typu, prawda, wywrócona ciężarówka, z której się posypało cała jej zawartość razem z bronią, która była tam złożona. Ja myślę, że dość dobrze ta granica jest monitorowana przez satelity, głównie oczywiście amerykańskie, i pewnie Amerykanie mają być może najpełniejszą, prawda, informację o tym. I w istocie jest żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą, przecież jakie transporty, gdzie są przeprawiane. To teraz przejdźmy do Kijowa i zastanówmy się nad tym, co to oznacza dla Ukrainy proeuropejskiej już w tej chwili. Znaczy, to jest właściwie, powiedziałbym, paradoksalna sytuacja, bo sytuacja wojny z Federacją Rosyjską, sytuacja, w której Federacja Rosyjska odmawia właściwie jakichś elementarnych praw Ukraińcom, to jest sytuacja sprzyjająca, przepraszam, że tak mówię cynicznie, mobilizacji społecznej, tak? Bo w momencie, gdyby Rosja czy Moskwa, mówiąc umownie, prowadziła bardziej zniuansowaną politykę, troszeczkę machewki, troszeczkę kija,
Być może to by powodowało takie rozwarstwienie ukraińskiej opinii publicznej. Natomiast taka brutalna siła i po prostu paranoiczna, antyukraińska propaganda powodują, że oczywiście znacznie łatwiej utrzymać mobilizację społeczną i powiedziałabym, że to nie znaczy mobilizację, że to dobrze. To znaczy takie przekonanie wśród Ukraińców, że muszą pewne rzeczy załatwić, dlatego że są przed takim ostatecznym wyzwaniem. Albo uda im się coś tam załatwić i przetrwają jako państwo, jako społeczeństwo, albo historia pod tytułem Ukrainy zostanie zakończona. Ja myślę, że takim najlepszym dowodem takiej wysokiej mobilizacji społecznej spowodowanej właśnie wojną z Rosją, to były wybory prezydenckie na Ukrainie, prawda? Kiedy właściwie wszyscy, którzy żyli i którzy mogli stawić się w komisjach wyborczych, stawali się, w związku z czym godzinami trzeba było czekać na swoją kolejkę. Teraz w ciągu tych wyborów parlamentarnych było gorzej, ale też w sumie było nieźle, zważywszy na sytuację, na to, że czas biegnie, zważywszy na wcześniejsze prowokacje, no bo tam różne rzeczy się działo. Oczywiście polskie społeczeństwo może mniej zwraca na to uwagę, ale przecież ci, którzy troszeczkę bardziej systematycznie śledzą wydarzenia na Ukrainie, no to wiedzą, że w ostatnich paru miesiącach tam się ciągle coś działo, tak? Od rzeczy takich niepopularnych, ale koniecznych do wprowadzenia, jak pewne reformy dotyczące na przykład, no nie wiem, opłaty za usługi komunalne. Tu się być może słuchaczom wyda, że to są kwestie kulturalne, ale dla tak zwanego przeciętnego mieszkańca jakiegokolwiek kraju w Ukrainie, to są sprawy najważniejsze, tak. Jeżeli coś, co kosztowało 4 hrywny, czyli powiedzmy sobie złoty 10, ma kosztować, nie wiem, 15 czy 16 zł, prawda, no to się robi wielka, wielka różnica. I zresztą myślę, że pewna część propagandy rosyjskiej i działań rosyjskich, takich rozkruszających mobilizacji społeczeństwa ukraińskiego, właśnie uderzało w te elementy, to znaczy, prawda, patrzcie sobie na nowy rządowy. Ale co jest paradoksalne i co jest jakimś źródłem nadziei, może niezbyt duży, ale jednak nadziei, że w gruncie rzeczy na tym przekonaniu, że jest autorem bardzo trudnych reform, w bardzo trudnym czasie, wygrał, czy zdobył największą ilość głosów w tych wyborach premier Jacenik ze swoim Narodnym Frontem, czyli Frontem... Radio Conchita, proszę Państwa. Bardzo ciekawe. Słuchaj, Radio Conchita. Strasznie ciekawe. W wyborach z tym było masa, ale właściwie większość ugrupowań jest na tym wyborach aż za dużo. Ale cała propaganda tego bloku, czyli a kampania informacji na wszystkie, jak to nazwiemy, sprowadza się do jednego. Nie dał się wprowadzać trudnych reform w bardzo trudny czas. Ja myślę, że się absolutnie tego, znaczy... To świadczy wyżałości społeczeństwa ukraińskiego, ale jednocześnie pokazuje, że tylko niewielka część polityków ukraińskich zrozumiała, że to społeczeństwo jest mądrzejsze, jakby gotowe na różne rzeczy, o których politycy by nie podejrzewali. Dlatego, że kampania bloku Petra Poroszenki szła w kierunku takiego zagłoskiwania, nie wiem, ja mam coś załatwić. Natomiast tam właściwie jak diabeł od święconej wody uciekano od kwestii trudne reformy, trzeba, nie wiem, się ograniczać, trzeba tworzyć. Od tego uciekamy. Jedyny blok, który postawił właściwie główny nacisk na to był ten Front Ludowy Jacynuka i okazało się, że to było posunięcie mistrzowskie, bo zdobył pierwsze miejsce wśród partii politycznych. Wyłączamy komputer, proszę Państwa, bo... Ale wybory na Ukrainie, te parlamentarne, były większościowo, znaczy proporcjonalne większościowo. To znaczy, że nawet partia, która zdobędzie najwięcej głosów w wyborach proporcjonalnych, nie jest wcale pewnie oczywiste, że będzie mieć najwięcej deputowanych. Już dzisiaj, pomimo, że jeszcze nie mamy końcowych wyników, osiągnął takie chyba 800 do pełnego że frakcją parlamentarną, do której najchętniej zapisują się deputowani z okręgu większościowych, bo przypominamy, pół Rady Najwyższej to są okręgi większościowe, pół Rady Najwyższej to są okręgi proporcjonalne. Więc frakcją, do której najchętniej zapisują się deputowani... Słuchaj, Radia, to FM Euro, kończy ta ekstra.
zapytać się do słuchaczy, czy ma to jakiś związek z wyborami samorządowymi i samorządami w ogóle. To był jako tam nasz mechanizm władzy, odpowiedziałbym tak. Samorządy mają do dyspozycji ogromne strumienie finansowe, między innymi, czy przede wszystkim z funduszy unijnych. Słuchaj, radio Conchita. Radio to KFM Euro Conchita Extra. Słuchaj, radio Conchita. Działają poza kontrolą społeczną, nie mamy gwarancji, że one są wykorzystywane, żeby monitorować rozdział środków i chronić obywateli przed nadużyciami, czy też, skoro... Proszę Państwa, dopóki są przesądy ciemnota, to dopóty radio nadaje, bo Jezus powiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko ci, co się źle mają. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Także proszę Państwa, jak są te przesądy, jak Janek wraca tutaj, Janek Witek do domu, to musi usiąść, żeby wyjść, bo czegoś zapomni, a to śmieć wyrzuci. Proszę Państwa, to on musi usiąść, a więc jest ten przesąd. Normalnie u człowieka zdrowego psychicznie nie powinien taki przesąd tkwić we łbie, ale ktoś jego wcześniej nastraszył, on to pamięta, jak pies. Także proszę Państwa, właścicielka to dr Sumińskiej mówi, że on na to reaguje, że się czegoś boi. No to właśnie tak zapamiętał ten dźwięk, jakiś obraz podobny, źle. No to dlatego. Tak samo z tymi przesądami. Zapamiętane źle, ukształtowane też ewolucyjnie na przestrzeni wieku, bo to mówimy, że to 2000 lat tej ogromnej tej nierządnicy jest od Rzymu, aż to się ciągnie. Przecież nie było prawosławnych, nie było świadków Jehowy, ani mormonów, ani metodystów. Nic. Tylko, proszę Państwa, 95% tego efektu, co mamy dzisiaj, to są przecież wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, Awynie Krymskiej, pomiędzy Bugiem i Odrą, tu Gdańskiej i Czechosłowacją. No to są też ci, którzy tam na placu modlą się na placu Zbawiciela. No to są ci też efekt mamy taki. Efekt. Chciałbym, żeby sobie wszyscy słuchacze i wyborcy uświadomili, że podobnie jak mówiono, że trzeba PiS odsunąć od władzy, bo rzekomo na wielką skalę nadużywa stanowisk spółka Skarbu Państwa, bo rzekomo nadużywa tajnych służb, to dzisiaj wiemy, i rzekomo złodziej, która miała tę patologię zakończyć, i oni tak mówią, albo że to są żebracy, albo że to są złodzieje, albo że żebrak, albo że złodziej, no to wiecie Państwo, nie wiedząc co wpaść, czy w gówno, czy w maść. No bo jak się zlasował mózg dziadom, proszę Państwa, no to oni nie wiedząc w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, mówią raz, a to, że żebrak, a to, że złodziej. Także nie ma nic takiego wypośrodkowanego, jak to w Ameryce, że ludzie wszędzie podróżują, wszędzie bywają, mają dużo różnych przeżyć, to więc mają to jakby wycyrklowane, wypośrodkowane z luzem amerykańskim. A tutaj jak już żebrak w autobusie ci się zapatrzy tymi ślepiami w oczy, to już, że niby o tobie wie. Jak to jest 3-milionowa wiocha, polsko-chińsko-rzymsko-łacińska, no to przecież nawet tutaj nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Nawet tutaj nie ma prawosławnych, nawet tutaj nie ma mormonów, ani ewangelików, ani nawet i świadków Jehowy nie ma. Skoro muszą z Anglo-Ameryki przyjeżdżać, żeby tu nie uczestniczyć w życiu szatana diabła, w świecie szatana diabła, tylko żeby coś robić, coś pokazać. Trzeba coś pokazać. To więc stoją nawet na przystankach, tak. Tak, żebyście wy jako przesądni wygitowali, przesądni, że to na przystankach, że to bezdomni tylko siedzą. No tak sobie kiedyś zakonotowali wyznawcy szatana diabła, jako słudzy szatana diabła, którzy wierzą w duszę nieśmiertelną i dlatego też i kaszlą, bo pozatruwali się na tych cmentarzach. Na tych cmentarzach, proszę Państwa, warszawskich, a tego tu nie brakuje. Są to metropolie wręcz, te cmentarze. Pozatruwały się tymi ebolami i tak kaszlą. Potem tak kopcą, plotkują, ble, 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 jako plotkarze.
potem kaszlą, potem raka mają, a potem jeszcze i do Matki Boskiej na sam koniec, jako już ta ostateczność, no bo na mszę to oni rzadko kiedy chodzą, a statystycznie to jest 95% jako tych słów diabła papieskich. No to ostateczność, to wtedy idą, proszę Państwa, do tej Matki Boskiej i modlą się. Tutaj nawet Janek Witek modli się od czasu do czasu do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Saskiej Matki Boskiej. No ale tak troszeczkę kabaretowo, no bo jeszcze jak ktoś go szpilką nie kujnie, no to on, wiecie Państwo, jeszcze się tak modli, jeszcze się tak modli. Ale jak mu zabiorą, proszę Państwa, mieszkanie, to z tym pudłem pójdzie i z tym komputerem starym z czasów rzymskich na rondo morskiego będzie musiał siedzieć. Także wiecie Państwo, no straszne rzeczy, albo będzie musiał odsiedzieć, no bo jak 23 tysiące, a to się uzbiera, bo to koszty sądowe, to wszystko dużo pieniążków, dużo kosztuje i będzie musiał to odsiedzieć. A ja mu mówię, że ten mój taki drugi żebrak, Mareczek, ma sporo tych pieniędzy, bo już nazbierał, a to tu, a to nasprzątał, a to nazamiatał, a to ponadostawał, a to i tych pieniążków, a to i tych mebli. No ale jednak wiecie Państwo, Cyganie nie lubią tak jedzenia dostawać tutaj na Pradze Południe. Także no ten Mareczek, to on bardzo prosi o te pieniądze, te najczęściej. Ale jak ktoś da, to czemu nie brać furgonetką przywieźć. Także proszę Państwa, no to wyjątkowo. Wyjątkiem jest tam taka cyganka na Pradze Południe, przy słupie informacyjnym stoi pod uniwersamem Wiatraczna i żebrze papierosów dwóch. Ale raczej Cyganie, oni chcą pieniądze. Pieniędzy. Proszą Was o pieniądze. Także właśnie, daj Ty Wy, daj Ty My, daj Ty One, Janosik powiedział. Tak. Janosik powiedział, żeby im daty. To w kontekście jest informacja, że centrale telefoniczne wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce nie są produkowane w Polsce, to znaczy, że one mogą być wykorzystywane jako narzędzie monitorowania ewentualnie sparaliżowanych sieci komunikacyjnych w Polsce. Czyli w stosunku do własnych obywateli tajne służby są bardzo aktywne i na Warszawa, już nie ma. Jest Warszawa. Warszawa. Ja się wczuwam, że to będzie to jak z tymi serwerami, które liczą głosy polskich wyborców, którzy są produkowane i sprawdzane w Polsce. Ale to już ma być to. Sytuacja, w której rosyjski konsul mógł być związany z firmą rosyjskich konsul centralny w Polsce. Sytuacja Warszawa. Mógł być związany z firmą, która obsługiwała instytucje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. To pokazuje, że Rosja kontynuacja pracuje się, a prawdopodobnie po cichu zajmują się układami z rozmaitymi grupami interesów. No właśnie. Jedno jeszcze z panem profesorze, bo czas płynie, ale otworzyłem też tygodnik w sieci, no i teraz telefon cotygodniowy. Pan przewodniczący, chcę widzieć, co kieruje człowieka, który poszukuje w swoim życiu obecności Boga i polemizuje tutaj, wtedy to jest teologię, czy z teolożką, jak się nazywa Halina Bortynowska, na temat właśnie ostatniego synodu biskupów w Rzymie. Właściwie można w skrócie opowiedzieć. Bardzo ciekawe, bo pan zainteresowany rolą Kościoła i rolą wiary chrześcijańskiej w życiu społecznym. Z tego punktu widzenia byłem także zaszokowany tym, co się dzieje na synodzie i zaskoczyła mnie wypowiedź znanej publicystki i przedstawionej jako teolożka katolicka pani Haliny Bortynowskiej, która jest za tym, żeby prawa środowisk homoseksualnych także w Kościele były bardziej wyeksponowane, nie tylko dzieci społeczne, także w Kościele katolickim i okazało się, że portale takie związane ze środowiskami, środowiskiem Gazety Wyborczej bardzo eksponowały je wypowiedź. Tak. Biskupi boją się propagowania homoseksualizmu, a to przecież to samo, co propagowanie niebieskich ojców. Koniec cytatu. I Halina Bortynowska twierdzi przecież, że ktoś ma niebieskie oczy, to jest cecha tak samo wrodzona jak homoseksualizm. Tu się w tym tekście o tym mówię, tu się już po raz pierwszy myli, ponieważ nauka nie wykazała jak dotąd,
że homoseksualizm to jest orientacja w pełni wrodzona, a nie, że można ją nabyć pod wpływem środowiska. Po drugie, nawet gdyby natura homoseksualizmu była tego samego typu, co trzeba odrzucić, jest to element około homoseksualizmu i biskupi. Coś się tutaj nie stało, to nie jest chyba wyłączył radio. Nie wiem, ale chyba chłopak się będzie znowu założyć, że się uda, chyba że jakaś to. Widzicie państwo, ktoś księdza katolickiego wyłączył. I co wy na to? Czyli proszę państwa, tutaj mamy Saską Kępę, Warszawa, katolicka Polska, a na Mazowszu nad Wisłą nie ma prawosławnego Białego Stoku.